Yo, yo. Paweł Adam 1, Roman Adam Franek, Papa Alfa 1, Romeo Alfa Fox. Porównamy dzisiaj z wykorzystaniem naszego Jezu FT450D antenę aktywną. Tutaj się trochę przygotowałem i już ją otworzyłem. Tak to mniej więcej wygląda. Tak. Antenę aktywną z takim układzikiem. Samoróbka oczywiście. Dwa tranzystory. Kondensator. Jakiś ferycik. Zasilanie. Tu leci nam kabel od anteny. I tu mamy wpinane zasilanie tego układu. I sobie można włączać i wyłączać. Teraz tak. Pod jedynką, tutaj z tyłu wam pokażę, mamy wpiętego loopa. Pod dwójką mojego longwire'a, który jest na wysokości około 11 metrów. Jest 24 metry długi z przełożeniem 1:49. Także będziemy sobie tutaj włączać i wyłączać. Także zobaczymy, trochę się pobawimy. Ładna pogoda dzisiaj, także można trochę pogrzewać na dworzu. Także dobra, tak jak mówiłem, nie wiem czy będziecie nic widzieć, czy będziecie coś widzieć, ale chyba nie. Teraz tak, zasilanie, pyk. Zasilanie od anteny aktywnej odłączone, więc ja zrobię głośniej. Także nieczytelne w zasadzie, może coś tam na kable odbieramy, włączamy zasilanie. A to jest zasilacz do zasilania tego układu, który mamy w antenie. Pyk. Dobrze, słyszycie? O, to jest jakiś słaby korespondent na jedyneczce, czyli na antenie aktywnej. Przełączamy na dwójkę i zobaczymy, jak go będzie słychać na longwire'ze. W zasadzie to samo. Może troszkę lepiej. Teraz tak, RF Jane jest na zero. A właśnie, zobaczymy sobie. Jakiś tam 7S-ów w piku do 8 na lupie. No, dajmy na to 5,5. Mocniejsza stacja na lupie 9 plus 10, powiedzmy. Na lupie prawie plus 20. To jest tylko antena do odbioru, nie? Tak, na longwire'ze. Nie, wróć. Na longwire'ze mamy plus 20. A na aktywnej 9 plus 10 w porywach. EndFed. No plus 10, tak. Pyk, aktywna 9. Dobra, zobaczymy w ogóle, jakie jest tło szumów. Teraz tak, na aktywnej szumy mamy na... Trzeba patrzeć, czy no jest blanker, jest włączony. Szumy mamy tak na 5S-ów, a na EndFedzie szumy wzrosły do prawie 7S-ów. Czyli mamy 5S-ów, niecałe 5S-ów. Mamy na antenie aktywnej, 7S-ów mamy na EndFedzie. Poszukamy kogoś. W zasadzie teraz sobie mogę postawić, nie? Ten telefon. Co teraz nie słychać? Jeszcze raz powiem, dwójka EndFed, jedynka antena aktywna tutaj z tym zasilaniem. Jesteśmy na 40 metrach. Coś tam słychać. Przez chwilę było.
No, na lupie słaba stacja nam zniknęła, pomimo wszystko. Na Entwedzie jest słyszalnie. Entwed? Na lupie nieczytelny. Dobra, pójdziemy sobie na 80 metrów. Zobaczymy, czy coś tu w trawie piszczy. Przełączyłem się na Entfeda, bo pomimo wszystko chyba lepiej odbierę. Czy na 80 metrach coś dzieje się? Rano była wariacja na pasmach, kontest jest. Cisza na 80. Ładna pogoda się w ogóle dzisiaj zrobiła. W Holandii chyba od 2 miesięcy pierwszy raz słońce wyszło. Cały czas deszcz. Dobra, nic, słuchajcie, nie, takie warunki. Może na 20 metrach. Kontest, proszę. Dobra, dwójeczka Longwire. No, na lupie gorzej. RFJ-na zrobimy na minimum. 5S-ów, no, do 7. Ponad 7. Na lupie. Longwire. 9. Więc pomimo wszystko Longwire bije. Jest Longwire. Longwire, teraz lub. Lub. No, Entwed pomimo wszystko bije. To jest lub, nie? Mamy go na 9 S-ów. Longwire. Prawie plus 20.
lub znowu. Longwire. Chciałbym jeszcze kogoś na 80. Złapać. Radio Mexico 8 Alpha, CQ Counters. Cały czas aktywna. CQ Counters, Radio Mexico 8 Alpha, Radio Mexico 8 Alpha, Counters. CQ Counters, Radio Mexico 8 Alpha, Radio Mexico 8 Alpha, CQ Counters. I tu nam spadło. Radio Mexico 8 Alpha, Radio Mexico 8 Alpha, CQ Counters. Prawie 5 S-ów. Chciałbym kogoś znaleźć na tym. Czekajcie, teraz zobaczymy. Teraz jest na lupie. Na lupie szumy tak na 2 S-y, a na Longwire'ze wskoczyły mi do 5-6. Aczkolwiek moja antena jest super uziemiona, to i tak zobaczcie. No dobra, idziemy dalej. Chciałbym kogoś na 80 metrach, na 80 znaleźć. Nie, chyba nic nie będzie. Czekajcie, no. Dwójka na lupę. Wezmę na Longwire. Niesamowite, nikogo nie ma. Mimo wszystko chciałbym zobaczyć, kurczę, znaleźć kogoś, już nic nie będzie. Dobra, idziemy na 40 jeszcze. Ciekawe, czy te śmieci też... Longwire? Tak, to jest jakoś tutaj lokalnie, widzę. Na lupie też to słychać. Nie, aktywna wysiada. A przykręcimy ją trochę. Trochę przekręciłem. Po prostu warunki świetne, co? Niesamowite, na 14 więcej się dzieje niż na 40 i 80. Mm.
Hotel America, 8 America, contest. It's not active, nay. If you contest, Hotel Alpha, 8 Alpha, Hotel America, Long wire. 8 America, contest. If you contest, Hotel Alpha, 8 Alpha, active, no? Hotel America, 8 America, contest. Aktywna? Long wire. No tutaj sygnał jest słabszy na lupie, pomimo wszystko, ale facet jest czytelny, także można sobie posłuchać. Ciekawe, jak ona by się z jakimś SDR-em, z jakimś donglem spisywała, ta aktywna. No, czytelne pomimo wszystko, cały czas aktywna, nie? Long wire 9. Słuchajcie, skręcę trochę, bo już. Aktywna. Long wire. Hello, copy. Whiskey 3, Zulu Yankee Foxtrot. What is your state? Aktywna. Roger, thank you for your 59 kilo, 59K. Good luck. Sierra Oscar, 9 India, Super Oscar, 9 Italy, contest. Thank you, contest. Sierra Oscar, 9 India, Super Oscar, 9 Italy, contest. Thank you, contest. Sierra Oscar, loop. 9 Italy, contest. Long wire jednak. Wchodzi. Sierra Oscar, 9 India. No ale nie zapominajmy, że to jest antena metr od ziemi, nie? Ciekawe, gdyby jej dać szansę i postawić się na dachu, co wtedy by było? Cały czas aktywna. Long wire. Aktywna. A tu mamy. Dochodzi do 7S-ów, dobrze widzę? Dobra. No, w porywach do 7. 6, tak. Co teraz będzie? Na 9. Long wire plus 10. Hotel Alpha 3 November uniform. Hotel America 3 November uniform. Contest. 8 w porywach do 9. Hotel Alpha 3 November uniform. Hotel America 3 November uniform. Contest. Cały czas aktywna.
Mam. Plus 30. A tu tak na plus 10 chyba było. 7. Na aktywnej. Tango radio 59500. Thank you, QRZ Juliet 42 Lima. Plus 10 na Longwayerze. Florida 4, only USA, please. Only USA. Aktywna. Is for the contest. Thank you, QRZ 7. Juliet 42 Lima. For obawiam się, że będę musiał wrzucić pauzę, bo oczywiście będę miał gościa. Ktoś słyszy dzwonek do drzwi. Dobra, tu nic. Jeszcze zaczynamy 80. 40 metrów. Słaby sygnał, 7 S-ów, skoczyło na 9. No dobra, to by było na tyle. Szczerze mówiąc, to myślałem, że na aktywnej będą szumy niższe. Aż sygnał będzie słabszy, to się spodziewałem. Ale bardzo żałuję, że na 80 nie, nic się nie dzieje. Kompletnie. No nic. Także na 80 metrach nie zrobiłem żadnego testu. O 160 to w ogóle mogę zapomnieć, szczerze mówiąc. Pytałem to w ogóle. Dobra. Tylko na 40 i na 20 coś się dzieje. Longwire. Aktywne. No dobra, nie będziemy już tutaj męczyć się z tymi szumami, bo naprawdę warunki są jakie są, także lepiej nie nazywać tego po imieniu. A pomimo wszystko Longwire wygrał. No. Mój Longwire jeszcze raz, przełożenie 1 do 409. Holenderska taka bardziej produkcja, bym powiedział. Bardzo często spotykana antena tutaj w Holandii ze względu na ich ogrody. One nie są za duże, z reguły mają około 10-12 metrów długości i tam około 6 szerokości. Jeżeli mówimy tutaj o domu, który stoi w jakimś tam takim rzędzie, w jakimś takim bliźniaku, tak? No i jak już trzeba się ratować jakąś anteną, no to ta antena jest bardzo często zawieszana. I powiem wam, że ja już mam ją chyba z 5 lat i ona się naprawdę dobrze spisuje. Furory nie ma, ale daje kupę radochy z każdego połączenia. Zawsze to powtarzam. Także fajnie. O wiadomo, najbardziej poluje w ostatnim czasie na Polskę. Także sobie z chłopakami czasami na 80 czy tam na 40 metrach można parę słów zamienić. To był tylko eksperyment. Jakiś taki, żeby sobie zobaczyć, jak ta antena będzie odbierała. I szczerze mówiąc, już kiedyś robiłem taki test. Już chyba
nie wiem, troszkę czasu zleciało, w szopce schowana była ta antena i jako, że była ładna pogoda, to fajnie było ją z powrotem wyjąć i sobie zobaczyć i przypomnieć troszkę, jak ona działa. Tak jak już powiedziałem, szkoda, że nie mam jakiegoś dongla takiego SDR, bo podłączyłbym ją i zobaczył, co się by działo. No, ale mam nadzieję, że ten filmik pokaże troszkę, co potrafi. Pozdrawiam serdecznie. Nie będę już tutaj męczył. Może poczekamy na jakieś lepsze warunki i może wtedy drugi raz wystrzelimy z tym całym interesem i sprawdzimy, jak to lata. Pozdrawiam wszystkich. Paweł Adam 1, Roman Adam Franek, Rafał się kłania. QTH Holandia, miasto Alkmaar, Alfa Lima Kilo, Mike Alfa Romeo. Pozdrawiam was wszystkich jeszcze raz. Hej, hej, do następnego.